Dzień dobry. Stoję przed starym budynkiem. Jest to nieprzypadkowe. Wydaje mi się, że dla wielu ludzi dzisiejsze skojarzenia z kościołem są właśnie takie jak drzwi za mną. Stare, odrapane, szaro-bure tynki i do tego drzwi są zamknięte, skrzypią. Nie ma tam życia. Nie chce się wchodzić do takiego budynku. Dla wielu ludzi dzisiaj duchowość to coś tak odległego, obcego, a Kościół nie kojarzy się zupełnie z życiem, z miejscem, gdzie odkrywa się siebie, odnajduje siebie w Bogu i gdzie zaczyna się żyć. Raczej kojarzy się z takim czymś na uboczu, niedostępnym, może czasem trzeba się tam udać. I dzisiejszy fragment z Biblią na co dzień wnosi nadzieję, pokazuje, że nie musi tak być. To fragment z Dziejów Apostolskich. Dzieje 2 rozdział 46 do 47 wersetu. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Fragment z Księgi Dziejów Apostolskich nie tylko opisuje to, jak Kościół się rodził, jak wyglądała pierwsza wspólnota, bo to jest 2 rozdział, sam początek, przedstawiający to, co się dzieje po kazaniu Piotra, kiedy 3000 ludzi miało przyjść do wiary, kiedy rodzi się Kościół. Księga Dziejów Apostolskich jest też księgą, która pokazuje, że pewne rzeczy mogą na nowo się wydarzyć. Mogą się wydarzyć także tam, gdzie twoje doświadczenie z Kościołem jest podobne do tych drzwi za mną. Czegoś niedostępnego, odległego, dalekiego życiu. Kiedy Duch Święty, Duch Boga zaczyna działać, kiedy Słowo Boże zaczyna przemieniać człowieka, przemienia także to wszystko, co jest wokół. O tym mówi ten dzisiejszy fragment, wskazując na to, że wspólne przebywanie na liturgii, śpiewanie psalmów, modlitwie przekładało się też na codzienne relacje, na wspólne przebywanie przy stołach, na łamanie chleba i na to, że ludzie żyli pełnią życia, odnajdywali szczęście, pokój, radość i miłość. I ten fragment jest takim promyczkiem nadziei w dzisiejszym dniu dla każdego z nas, że niezależnie od tego, jakie mamy doświadczenia z Kościołem, wspólnotą wiary, to, co wydarzyło się w Dziejach Apostolskich, może wydarzyć się i dzisiaj, w twoim i w moim życiu. Może wydarzać się ta właśnie przemiana, która tworzy wspólnotę wokół Jezusa Chrystusa, wspólnotę, która tętni życiem, która jest pełna nadziei, optymizmu, miłości, której nikt ani nic nie jest w stanie powstrzymać w tym, żeby żyć Królestwem Bożym już teraz, już dzisiaj. I to jest piękna nadzieja i życzę sobie i tobie, żebyśmy tej nadziei mogli doświadczyć coraz pełniej i pełniej.